Druga połowa 2023 i pierwsza 2024 to trochę w Polsce maraton wyborczy. Za nami wybory parlamentarne, przed nami wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego. Z szeregu rozmów, spotkań, analiz o demokracji bezpośredniej w samorządach możemy czerpać wiele wniosków, które mogą być przydatne samorządowcom czy potencjalnym przyszłym samorządowcom. Właśnie podczas kampanii wyborczej, czy już gdy zostaną radnymi burmistrzami czy prezydentami miast. Z tej strony mówi do Was Agata Kępa. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Trudnowski, koordynator projektu Instytut Demokracji Bezpośredniej. I to właśnie już tak u schyłku projektu, Piotrze, chciałam Cię zapytać, z jakich wniosków, jakie wnioski możemy wyciągnąć właśnie dla samorządów? Cześć! Cześć, dzień dobry. Tak, ja myślę, że w ogóle jesteśmy w takim momencie, w którym ta wielka polityka ogólnokrajowa, to, że no przedłużał się proces wyłonienia rządu, mm -hmm. że dopiero właściwie mamy te pierwsze 100 dni nowej ekipy przed nami i trochę zapominamy o tym właśnie, że no przed nami ten maraton, tak? a wybory samorządowe już przecież w kwietniu, za chwilę przy każdych innych wyborach już mielibyśmy rozpaloną, gorącą kampanię wyborczą, a trochę przez to, że ten kalendarz tak się ułożył, to o tych wyborach samorządowych zapominamy. Co więcej, te wybory samorządowe przecież są pierwszymi wyborami samorządowymi od pięciu i pół roku, tak? To jest bardzo. Bardzo długi czas bez wyborów samorządowych. Te układy lokalne, nam się można powiedzieć, dość dobrze osadziły w ostatnich latach, no bo po pierwsze, wydłużono o rok kadencję samorządu, po drugie, jeszcze z 4 na 5 lat, a dodatkowe pół roku samorządowcy dostali w gratisie ze względu na to, żeby. Wybory samorządowe się nie pokrywały z wyborami parlamentarnymi w tym samym czasie, więc mieliśmy wyjątkową, wyjątkowo długą kadencję. No i myślę, że te emocje dotyczące rzeczywistości lokalnej, dotyczące rzeczywistości wyborów samorządowych będą nam już niebawem bardzo gorąco towarzyszyły w obserwowaniu sceny politycznej, no, ale też aktywności obywatelskiej, tak, no bo bardzo wiele osób, które interesuje się tematyką partycypacji obywatelskiej, demokracji bezpośredniej, zaangażowania na szczeblu lokalnym, no nie Przybije się łatwo do tej polityki wielkiej, ogólnokrajowej, do wyborów do Sejmu czy do wyborów do Parlamentu Europejskiego, a tymczasem w wyborach samorządowych mogą spróbować swoich sił, mogą próbować wpłynąć na różne lokalne ugrupowania, na lokalne komitety, również te niekoniecznie partyjne i myślę, że tam potencjał do popularyzowania narzędzi demokracji bezpośredniej jest bardzo. Jest bardzo duży. Myślę, że o jednej rzeczy jeszcze tak zanim przejdziemy do takich konkretnych pomysłów, mm -hmm. które mi chodzą po głowie, które no, każdemu, kto myśli dzisiaj o startowaniu do Sejmiku, do Rady Gminy na wójta burmistrza prezydenta, myślę, że śmiało możemy proponować. To myślę, że jest jedna rzecz, o której warto zwrócić uwagę. To znaczy, wielkim znakiem zapytania jest to, jak w tych wyborach samorządowych będzie wyglądała frekwencja. Ponieważ ja to też analizowałem przy okazji. Przy okazji no właśnie zastanawiania się nad frekwencją wyborczą w Polsce i nad sensownością na przykład progów, progów referendalnych. Otóż wyborów samorządowych w Polsce mieliśmy dotychczas 8 od 90 roku. I w tych wyborach samorządowych e, tylko raz, w 2018 roku, czyli na początku tej kadencji, którą, e, która teraz dobiega końca, udało się przekroczyć frekwencję 50% w skali kraju. Tak? Znaczy, wybory samorządowe to były takie wybory, e, do których szli trochę inni ludzie niż na wybory ogólnopolskie. Profesor Flis o tym wielokrotnie mówił, że mamy w Polsce właśnie takie różne segmenty wyborców, w tym właśnie silny segment wyborców. Ogólnokrajowych, tych, którzy są rozpaleni żółtymi paskami w telewizjach informacyjnych, a na wybory samorządowe się niekoniecznie chętnie wybierają. I odwrotnie, mieliśmy taką grupę wyborców, którzy chętnie szli zagłosować na swojego radnego, na swojego wójta w tej najbliższej okolicy. Ani specjalnie ich ta wielka polityka interesowała, biorąc pod uwagę, że z tym trendem wzrostu frekwencji we wszystkich właściwie wyborach do rekordowych poziomów mamy do czynienia właśnie od 2018 roku, no to wielkim znakiem zapytania jest to, jak ta frekwencja będzie wyglądała, ale spodziewam się, że na pewno przekroczy te 50% i raczej będzie w ty, na tym poziomie no, rekordowym jak dotąd, więc sądzę, że te wybory po prostu będą ważne i że one będą budziły spore emocje i dlatego warto już dzisiaj o nich myśleć, już warto się zastanawiać, w w jaki sposób wziąć w nich udział, w jaki sposób się zaangażować, w jaki sposób, niekoniecznie sposób wyborczy, nasze pomysły przy okazji tych, tych wyborów próbować sprzedać z wykorzystaniem właśnie narzędzi demokracji bezpośredniej, które tutaj popularyzujemy. Rzeczywiście frekwencja to jest taki element tych wyborów, nad którymi sama się zastanawiam, jestem bardzo ciekawa, ja, mieszkając na co dzień jednak w dużym mieście, bo w Krakowie, mam wrażenie, że ta gorączka w małym stopniu, ale istnieje już tak naprawdę od dawna, bo można było się już domyślać od ponad roku, kto mniej więcej będzie kandydować na stanowisko prezydenta Krakowa. Ale raz wiem, że tutaj pod pewnym kątem jestem takim nerdem, który siedzi w tej polityce, a dwa, że jednak ta specyfika dużych miast wygląda. Trochę inaczej. Zastanawiająca też jest kwestia wyborów do Rady Dzielnicy. One się w Krakowie odbyły jakiś czas temu, tak dosłownie kilka dni temu tak naprawdę. I one się nie cieszyły taką popularnością, także jestem ciekawa, jak będzie to wyglądało w przypadku tych wyborów samorządowych. Jednak taka ogólna tendencja, trend jest wzrostowy, jeśli chodzi o frekwencję z tym ogromnym pikiem 70% przy okazji wyborów parlamentarnych. Zobaczymy, czy możemy Liczyć także na to przy okazji wyborów samorządowych, bo przed nami na wiosnę tak naprawdę te wybory, które są najmniej popularne w Polsce, czyli samorządowe i do Parlamentu Europejskiego. Także to z chęcią też będę sama śledziła tą frekwencję. Będziemy na pewno można wiele też tych wniosków wyciągnąć już tylko z niej. A jeśli chodzi. Nie tylko właśnie o samą frekwencję, ale ogólnie o jakieś elementy demokracji bezpośredniej w kontekście samorządów, jakie tu wnioski ty wyciągasz? Tak, pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to to, że ja mam wielką nadzieję, naprawdę wielką nadzieję na to, że kolejna kadencja samorządu minie pod znakiem niezwykłej popularyzacji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. I mówię to zupełnie serio: to znaczy, to nie było narzędzie, które dotychczas było powszechnie znane, to nie było narzędzie, które było powszechnie stosowane. Natomiast no, nie ma co się temu dziwić, no bo przez lata inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców była blokowana przez za Porowe decyzje konkretnych samorządów dotyczących tego, ile podpisów jest potrzebnych do tego, żeby inicjatywę uchwałodawczą zrealizować. Te przepisy zmieniły się w 2018 roku i tak naprawdę ta kadencja, którą mieliśmy, która no dobiega końca, to jest pierwsza kadencja, kiedy z tej inicjatywy uchwałodawczej tak naprawdę obywatele mogli korzystać, bo wcześniej to było niemal, niemal niemożliwe. Choć warto, ja to staram się też, kiedy prowadzimy szkolenia, warsztaty, opowiadać o tym też naszym. Słuchaczom, naszym uczestnikom, że to jest bardzo ciekawe narzędzie, nawet jeżeli spojrzymy sobie na tą polską rzeczywistość lokalną, jeżeli chodzi o warszawskie ruchy miejskie. I aktywność takich środowisk jak Miasto jest nasze, jak pojawienie się takich liderów tego, tych ruchów miejskich na poziomie warszawskim, jak Jan Erbel, jak Jan śpiewak, to tak naprawdę początkiem tego, tej rewolucji ruchów miejskich w Warszawie była właśnie inicjatywa uchwałodawcza, jeszcze, że tak powiem, za starej rzeczywistości prawnej. Tak, pisze o tym wprost Asia Erbel w tej swojej książce: Wychylone w przyszłość, tak to się chyba nazywa. Tak. Gdzie wspomina o tym, że właśnie zbiórka pod inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zablokowania podwyżki cen biletów miejskich, gdzie trzeba było zebrać jakąś zaporową liczbę dziesiątek tysięcy podpisów, była tak naprawdę pierwszym takim momentem, kiedy te wszystkie osoby, które nie należały do partii politycznych, zaczęły ze sobą współpracować, zaczęły budować jakiegoś rodzaju masę krytyczną, która później obrodziła, no właśnie, fenomenem ruchów miejskich, Sukcesami i porażkami w Warszawie, pojawieniem się tego typu środowisk, zarówno bardziej watchdogowych, jak i takich wyborczych, i tak dalej, to pokazuje, jak po prostu czasem od skorzystania z konkretnego narzędzia zaczyna się historia jakiejś politycznej, politycznej zmiany. I sądzę, że no właśnie ta kolejna kadencja będzie miała dużą szansę na to, żeby właśnie pod znakiem inicjatyw dawczych minąć. I widzę za tym trzy argumenty. Pierwszy jest taki, że no cóż, dla wielu osób, ostatnie lata, ta ostatnia kadencja, Kadencja samorządowa to była taka kadencja, w której te sprawy lokalne zeszły trochę na drugi bieg, ponieważ duże rzeczy działy się w polityce ogólnopolskiej, ten poziom sporu politycznego był bardzo gorący, próbę angażowania się czy krytykowania samorządów w dużych miastach trochę można było postrzegać przez pryzmat, również konfliktu ogólnopolskiego. Pewnie dla wielu osób to było to było jakimś takim hamulcem, jeśli chodzi o dalsze zaangażowanie. I sądzę, że. Z jakiegoś rodzaju renesansem tego zaangażowania lokalnego będziemy mieli do czynienia, i wiele osób zda sobie sprawę, też staraliśmy się tej tematyce wiele uwagi, czy na warsztatach, czy na szkoleniach, czy w Twoich rozmowach poświęcać, że ta inicjatywa uchwałodawcza jest właśnie takim najlepszym, pierwszym krokiem do tego, żeby te działania podjąć. Druga kwestia to jest to, co się dzieje w Krakowie, tak? to znaczy to, że wprowadzenie elektronicznej możliwości zbiórki podpisów. Pokazało, że to działa, że można podjąć daleko idące, kontrowersyjne decyzje przełamujące większość w Radzie Miasta. To, że można zbierać rekordowe liczby podpisów, takie jak te dotyczące strefy czystego transportu, to jest moim zdaniem taka wiedza, która będzie docierała do aktywistów w różnych miejscach w Polsce. I sądzę, że będzie po prostu czymś, co zacznie być naśladowane. I ja powiem zupełnie szczerze, że gdybym dzisiaj miał doradzać komuś, jak zacząć swoją drogę w najbliższych wyborach samorządowych, jeżeli ktoś wchodzi właśnie jako nowy polityk, jako nowy kandydat na wójta burmistrza, prezydenta, radnego miasta, radnego gminy, czy Kandydata do Sejmiku Wojewódzkiego, to pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, to właśnie powiedziałbym, że zaopiekuję się w naszej gminie tematem tego, by można było inicjatywę uchwałodawczą przeprowadzać w sposób elektroniczny, że w naszej gminie, powiecie, w naszym Sejmiku Wojewódzkim po prostu skopiujemy tą krakowską uchwałę i będziemy umożliwiali zbieranie tych podpisów drogą elektroniczną. Wręcz zachęcałbym kandydatów do tego, by na etapie rozpoczynania swojej kampanii myśleli o tym, żeby wręcz przygotować. Przygotować właśnie taką inicjatywę uchwałodawczą, papierową, jeszcze, bo dokładnie tak jest, że no sposób realizowania inicjatywy uchwałodawczej Rada Gminy doprecyzowuje drogą uchwały, to znaczy, że możemy dzisiaj wyjść na ryneczki swojego miasta, zebrać 300 podpisów i zaproponować to, by od kolejnej kadencji w naszej gminie te podpisy mogły być już zbierane elektronicznie, powołując się na przykład doświadczenie Krakowa, to, że zostało to zaakceptowane, że funkcjonuje to w systemie w systemie prawnym i bardzo mocno do tego zachęcam, bo to też będzie taki żywy dowód, że nie tylko startujemy z jakimiś pomysłami, obietnicami, tylko mamy rozpoznane konkretne narzędzia tego, w jaki sposób bardziej słuchać obywateli, ułatwić im dostęp do współdecydowania. Jeszcze jedna kwestia, o której chciałem powiedzieć mm -hmm. na temat inicjatywy uchwałodawczej, jest taka, że wybory odbędą się w kwietniu. Jesteśmy pod koniec grudnia. No i cóż, ustawa o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, samorządzie wojewódzkim jest jednoznaczna. W każdym z tych trzech przypadków organ, do którego kierujemy naszą inicjatywę, ma trzy miesiące na to, by maksymalnie trzy miesiące zająć się naszym projektem uchwały. Mówiąc wprost, nie będzie lepszego momentu na przepchnięcie swojej uchwały w swoim samorządzie niż ten, który trwa w tym momencie, który trwa dzisiaj, który trwa pewnie gdzieś do końca stycznia. To jest czas na to, żebyśmy zebrali te 100, 200, 300, maksymalnie 1000 podpisów na szczeblu wojewódzkim. No bo radni, którzy będą zaraz starali się o reelekcję, po prostu będą czuli większy koszt polityczny głosowania przeciwko obywatelskim pomysłom, więc już teraz zachęcam do tego, żeby te inicjatywy tworzyć. Korzystać z tego narzędzia i stawiać niejako polityków pod, pod ścianą tego testu, który powinniśmy, który możemy w tym momencie być może skuteczniej niż przez minione pięć lat tej kadencji przeprowadzić i po prostu odnieść pierwsze sukcesy, ale też pokazać naszym konkurentom, pokazać innym środowiskom, że są takie narzędzia i że w tych wyborach samorządowych też testujemy wiarygodność tych, którzy mówią, że będą mówili, że oni słuchają obywateli, tak, bo możemy to zrobić bezpośrednio przed wyborami i niejako postawić ich przed faktem dokonanym. Więc tutaj gorąco, gorąco zachęcam i naprawdę mówię zupełnie serio, myślę, że inicjatywa uchwałodawcza w kolejnej kadencji samorządowej rządów będzie czymś dużo częściej dyskutowanym, bo to widać po prostu jak z miesiąca na miesiąc pojawiają się nowe inicjatywy, nowe pomysły, że gdzieś ta wiedza się rozlewa, popularyzuje i z tego narzędzia po prostu różne osoby zainteresowane rzeczywistością lokalną zaczynają korzystać. Tak, to w pełni racja, zwłaszcza, że tutaj też sporą rolę na pewno ma taki marketing szeptany, jeśli widzimy, że jedna inicjatywa uchwałodawcza odniosła sukces, udało się ją przeprowadzić u nas w gminie czy w sąsiedniej gminie, to potem to napędza się niejako, zwłaszcza, że w przypadku petycji, chociaż też są wymogi co do tego, żeby na nie odpowiedzieć, to one jednak nie są bezpośrednio głosowane, a tutaj to też jest taki test. Dla radnych, czy słuchają głosu osób mieszkających w danej gminie, w danym powiecie, czy nie do końca. Także również mam nadzieję, że ten trend rosnący, jeśli chodzi o popularność Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, się utrzyma i że więcej gmin zdecyduje się także na funkcjonowanie, zbieranie tych podpisów elektronicznie, bo w Krakowie bardzo się to sprawdziło. Tych inicjatyw uchwałodawczych w tym roku zostało złożonych siedem, co w porównaniu z poprzednimi latami jest niebotyczną liczbą, i też widać, że dużo osób zostało właśnie przez uproszczenie tego tak naprawdę systemu zachęconych, żeby skorzystać z tej metody. Czy jeszcze jakieś inne wnioski, czy jeszcze jakieś inne trendy, czego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią w samorządach, czy to w kolejnej kadencji, czy w okolicy tych wyborów samorządowych, które przed nami? No, druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to to, że. No, jednak doszło do pewnej zmiany w ostatnich latach, to znaczy od mhm. tak naprawdę ostatnich wyborów samorządowych, dwie duże i bardzo silne samorządowo partie wbrew temu nawet co się czasami wydaje do swojej agendy wpisały rozwój demokracji bezpośredniej wpisały takie rozwiązania jak dzień referendalny mamy te rozwiązania zapisane w programie Polskiego Stronnictwa Ludowego mamy te rozwiązania wpisane w programie Prawa i Sprawiedliwości na szczeblu większości gmin w Polsce których jest przecież 2,5 tysiąca rządzą albo politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością, albo politycy związani z polskim stronnictwem ludowym. Oni czasami oczywiście ukrywają się pod jakimiś częściej w przypadku PSL-u, rzadziej okay. w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, ale ukrywają się pod jakimiś lokalnymi szyldami. No ale to te dwa ugrupowania jakkolwiek zwykle patrzymy na politykę samorządową przez pryzmat sejmików wojewódzkich i największych miast, gdzie inne partie wiodą Prym, no to w przypadku tych. Dwóch partii, tak naprawdę mamy do czynienia z dzierżeniem władzy w większości gmin w Polsce. Więc ja bardzo gorąco liczę na to, że te zapisy programowe na temat wprowadzenia dnia referendalnego, jakkolwiek czy one zostaną, czy nie zostaną zrealizowane w polityce centralnej, czy po prostu zostanie przeprowadzona jakaś zmiana ustawowa. A pamiętajmy, że tutaj też mamy projekty ustaw jeden, ten, który PiS przepchnął przez Sejm poprzedniej kadencji, który został zablokowany w Senacie. Z drugiej strony mamy projekt Marka Sawickiego z PSL-u, który właśnie wprowadzał za dzień referendalny. I on, co prawda, dotyczy referendów na poziomie ogólnokrajowym, ale wprost, mm -hmm. chociażby na debacie, którą organizowaliśmy przed wyborami z udziałem polityków, poseł Sawicki deklarował, że Trzecia Droga i Polskie Stronnictwo Ludowe jest za tym, żeby dzień referendalny funkcjonował również na poziomie samorządowym. Liczę na to, że kandydaci na wójtów przede wszystkim, ale też burmistrzów i prezydentów tych partii po prostu powiedzą, że niezależnie od tego, co wydarzy się. W Sejmie, czy taka ustawa będzie, czy nie, to po prostu z inicjatywy ich jako włodarzy ich jako rządzących w konkretnych gminach w połowie kadencji zwłaszcza, że ona trwa teraz pięć lat po dwóch i pół roku pełnienia rządów po prostu przeprowadzą takie referendum w merytorycznych kwestiach dotyczących gminy po to, żeby też sprawdzić poparcie dla swoich pomysłów, po to, żeby dać w trakcie kadencji obywatelom szansę na to, żeby zabrali głos i co więcej ja myślę, że dla samorządowców to jest fantastyczne narzędzie, którego chyba potencjału nie zdają sobie sprawy, no bo to czego samorządowcy najbardziej się boją, to są referenda odwoławcze. Tak? Tymczasem jeżeli to władza sama z siebie w połowie kadencji wyjdzie z inicjatywą referendum, w, której zapyta, w którym zapyta również o potencjalne kontrowersyjne decyzje, które są do podjęcia w samorządzie, to szansa na to, że zorganizuje się jakaś grupa, która będzie chciała takiego włodarza odwołać tylko po to, żeby zorganizować referendum w kontrze do włodarza, kiedy jednocześnie mogą się zorganizować w konkretnej sprawie, która zwykle ich wkurza. A większość tych inicjatyw przeciwko samorządowcom tego właśnie dotyczy: to znaczy jest jakaś konkretna lokalna decyzja, która wywołała kontrowersję i zbudowała jakiś ruch sprzeciwu, sprzeciwu. To myślę, że tak naprawdę są w stanie dzięki temu uniknąć tego ryzyka. Które, które częstokroć jest dla nich no, tym, co ich zniechęca do demokracji bezpośredniej. Więc ja tutaj bardzo goręco, zachęcam gorąco kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów, na radnych, na tych, którzy chcą rządzić w swoich gminach. W tej kampanii obiecajcie. Inicjatywę elektroniczną uchwałodawczą mieszkańców. Obiecajcie dzień referendalny w połowie kadencji, po dwóch i pół roku, po to, żeby w trakcie tej kadencji przeprowadzić no, ten test swojego zaufania, bo nawet jeżeli tam przegracie, to będziecie mieli jeszcze dwa i pół roku na to, by walczyć o odbudowę zaufania, by wyciągnąć wnioski z tego, co powiedzą wam obywatele. I tutaj mam cichą nadzieję, że gdzieś ta tematyka stanie się bardziej powszechna. Jeszcze jedna rzecz, o której wydaje mi się warto powiedzieć, to to, że ja jednak spodziewam się jakiejś dalej idącej współpracy, formacji tworzących dzisiaj koalicję rządową w co najmniej w największych miastach, tak? Tutaj myślę, że będą okay. dochodziły do. Będą dochodziły, będzie dochodziło do różnego rodzaju sojuszy, budowania koalicji pomiędzy tymi partiami, między lewicą trzecią drogą, koalicją obywatelską. No i te mniejsze ugrupowania, jak PSL czy czy właśnie Polska 2050, czy Lewica, one również w jakiś sposób w takich koalicjach muszą zaznaczyć swoją obecność. Tak? To znaczy to, że nie są tylko przystawkami platformy obywatelskiej, ale że coś konkretnego do tej koalicji wniosły, no a biorąc pod uwagę, że to zwykle, no właśnie, te ci samorządowcy związani z największą partią, Prezentują takie najtrudniejsze dla obywateli podejście do kwestii, do kwestii partycypacji, to myślę, że wchodząc w te często trudne, myślę, lokalne koalicje, te mniejsze ugrupowania, proponując obecność właśnie takich rozwiązań partycypacyjnych, mogą zaznaczyć swoją, swoją obecność. Też wiele rozmów, które przeprowadziliśmy, przecież w trakcie trwania projektu, jeśli chodzi o te referenda lokalne, niekoniecznie te odwoławcze, tylko te, Dotyczące różnych innych kwestii, to mieszkańcy wskazywali, że dla nich nawet jeśli ono nie zostało przyjęte, jeśli nie było wiążące, istotne bardzo było to, żeby tego głosu obywateli, mieszkańców mimo wszystko włodarze miast posłuchali. Bo często się okazywało, że ten próg frekwencyjny, tam był owłos tak naprawdę minięty, że tylko owłos nie udało się przeprowadzić takiego wiążącego referendum. A mimo wszystko spora część mieszkańców wypowiadała się często za albo przeciw jakiejś konkretnej kwestii, więc jest to też na pewno świetny sposób dla władz miasta, żeby współpracować i w trakcie właśnie kadencji też współdziałać, współtworzyć daną gminę z mieszkańcami i pytać się o konkretne jakby przypadki, też różne przykłady zagraniczne o tym mówią. Jednym jakby z takich rozmów na samym początku, którą przeprowadziłam, to była z Adamem Wędratzykiem o Berlinie, gdzie tam się pytano o też przeróżne kwestie dotyczące lotniska czy mieszkaństwa komunalnego. To są sprawy, o których możemy głosować i decydować w referendum lokalnym. Tak naprawdę cały czas, więc warto też mieć to na uwadze. Mam nadzieję, że tak jak mówisz tutaj, woda, będą chcieli też w ten sposób trochę wyjść naprzeciw mieszkańcom. Tak, i tutaj trochę nawiązując do tego, o czym powiedziałaś, to jest taka ostatnia ostatnia chyba z trendów, mm -hmm. które potraktowałbym jako potencjalny, potencjalnego sojusznika wzmocnienia demokracji bezpośredniej właśnie w tej kolejnej kadencji w samorządach, jest to, że coraz więcej tych kwestii, które dyskutujemy na poziomie ogólnokrajowym, czy wręcz międzynarodowym, jak na przykład te mm -hmm. kwestie związane z transformacją ekologiczną, transformacją energetyczną i zmianami klimatycznymi, no to są takie kwestie, które w dużym stopniu mamy realizować na poziomie samorządów, mamy realizować na poziomie. Miast i wiemy, że one budzą wielkie emocje, tak? I to jest z jednej strony doświadczenie mhm. Berlina, a z drugiej strony to jest na przykład doświadczenie Paryża, tak? Z jednej strony mieliśmy to tak, tak. referendum dotyczące dotyczące hulajnóg, no ale z drugiej strony przed nami referendum i wielka dyskusja dotycząca wjazdu SUWów, kosztów jeżdżenia SUWów po, miest, po miastach. No i mamy wreszcie już te emocje, które dzisiaj obserwujemy, czyli strefy czystego transportu. Te emocje, które już się dzisiaj pojawiły w Warszawie. W krakowie, tak, one będą trafiały do kolejnych miast. One będą coraz częściej budowały jakieś kontrowersje. W Bielsku Białej, gdzie mieliśmy w tym roku referendum, przecież jednym z trzech tematów była również kwestia zamknięcia części, części Starego Miasta właśnie dla ruchu samochodowego. No i widać, że te kwestie związane chociażby z transportem są czymś, co warto konsultować z obywatelami w tej czy innej formie, mhm. albo wprost oddawać im decyzję. Tak więc tutaj zarówno kwestie, no właśnie, poprawiania standardu konsultacji publicznych, zwiększania przejrzystości systemów budżetu obywatelskiego, bo to jest ten wymiar konsultacyjny, no ale z drugiej strony, właśnie procesy decyzyjne, czyli referenda w takich kwestiach, czyli panele obywatelskie, które też w wielu różnych samorządach przetarły już swoje pierwsze szlaki. To jest coś, co sądzę, że w związku z liczbą decyzji, które trzeba podejmować, które na co dzień wpływają na życie, na życie samorządów, mieszkańców, po prostu konkretnych miast, konkretnych gmin, tego będzie coraz więcej i myślę, że i myślę, że to po prostu chęć do tego, by konfrontować z mieszkańcami pomysły, będzie coraz więcej. Widzę to również po tych warsztatach spotkaniach, które prowadziliśmy, że, że coraz więcej takiego no, bardzo konkretnego wymiaru decydowania w głowach tych aktywnych mieszkańców, którzy przychodzą na nasze spotkania, się pojawia, tak? Pomysły, żeby decydować na tym o, o tym właśnie, w jaki sposób. Kontrolować samochody wjeżdżające do miasta, tak. To są konkretne rzeczy, konkretne pomysły, które się mhm. pojawiają. Wszyscy czują, że jest tutaj ryzyko takich no, decyzji, które nie będą akceptowane społecznie i bez dyskusji, bez włączenia no, czy referendów, czy paneli obywatelskich po prostu no, samorządowcy będą mieli problem z tymi decyzjami, i to jest jakby ten trzeci obok dnia referendalnego w połowie kadencji i obok inicjatywy uchwałodawczej moim zdaniem sygnał tego, że tej demokracji bezpośredniej w kolejnej kadencji samorządów po prostu musi być siłą rzeczy więcej. Czy w takim razie już tak podsumowując ta demokracja bezpośrednia wchodzi pod takie samorządowe strzechy czy my musimy jej wymagać czy to raczej jest po prostu trend czy to jest przyszłość i możemy się po prostu tego spodziewać że będzie jej więcej? Ja myślę, że na pewno jesteśmy jeszcze na tym etapie, na którym musimy się spodziewać, bo to nie jest oczywiste, że mm -hmm. samorządowcy zapałają miłością do tego typu form decyzji. No ale też z drugiej strony myślę, że te wybory będą pierwszym krokiem takiej dużej zmiany pokoleniowej w polskim samorządzie. No, ten symboliczny, symboliczny prezydent Majchrowski tutaj myślę, że jest takim. Dowodem, o którym będzie się sporo w tej kampanii dyskutowało, ale przecież na dzisiaj obowiązują przepisy, które uznają, że dla wielu samorządowców ta kadencja, która przed nami, będzie ostatnią kadencją samorządów. W związku z tym wielu samorządów pełnienia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta. Więc myślę, że w wielu samorządach zaczną się myśleć o sukcesji, zaczną się myśleć o tym, że trzeba y, zaproponować jakiegoś y, kandydata na przyszłość, że w związku z tym on musi trochę innym językiem y, opowiadać o tej aktywności obywatelskiej i tutaj też widzę szansę na to, że już w tej kadencji po prostu otwarcie na tego typu rozwiązania będzie większe. Choć oczywiście to się będzie działo tylko w takiej sytuacji, w której na miejscu będą aktywni obywatele, którzy będą tego oczekiwali, których nie będzie można ignorować, którzy Prawiam, że no ci rządzący znajdą się w takiej sytuacji, w której sami będą szukali jakichś źródeł legitymizacji swoich decyzji, bo będą wiedzieli, że jeżeli oni tego nie zaproponują, to po prostu ta obywatelska opozycja, czy po prostu obywatelska kontrola ich wcześniej, czy później e, doścignie. Dlatego liczę na to, że, no właśnie, zachęcam wszystkich aktywistów, wszystkich obserwatorów życia lokalnego, samorządowego do tego, żeby podejmować te inicjatywy, bo one dzisiaj mają mm -hmm. dużą szansę wpłynąć nie tylko na sukces was, wasz, indywidualny, czy waszej organizacji, stowarzyszenia, środowiska, którym chcecie pojawić się na tej lokalnej agendzie, ale właśnie może wpłynąć na to, że ci samorządowcy po prostu zaczną myśleć o ludziach takich jak wy w swoich codziennych decyzjach i będą trochę próbowali wyprzedzić was o krok w tych procesach partycypacyjnych, to znaczy, że to oni będą ich inicjatorami. I to jest zawsze dobra decyzja, czy dobra sytuacja, w której. Upopularyzowanie upopular... się jakiegoś trendu sprawia, że e, zmienia się postawa tych, którzy mają w ręce prawdziwe zabawki e, do podejmowania decyzji. Bardzo dziękuję za rozmowę i tak naprawdę też chyba takie wprowadzenie nadziei na to, że będziemy mieli jeszcze większy wpływ na to, jak funkcjonuje nasz e, samorząd, jak funkcjonuje nasza okolica. Mam nadzieję, że te twoje przypowiednie analizy się. Spełnią i że będziemy rzeczywiście mieli w pełniejszej formie demokrację bezpośrednią w naszych samorządach. Również mam na to nadzieję, no ale oczywiście bez naszego w tym udziału, bez naszego zaangażowania, tak. to się samo z siebie nie stanie. Więc serdecznie wszystkich widzów zachęcam do tego, żeby gdzieś u siebie, na lokalnym podwórku, przetrzeć te szlaki i pewnie szybko przekonać się, że zwolenników takiego działania jest więcej, niż jeszcze niedawno się spodziewaliśmy. Mhm. Dokładnie. A z tej strony na kanale lub bezpośrednio mówiła do was Agata Kempa, a dziś moim gościem był Piotr Trudnowski. Do zobaczenia serdecznie.